Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jesteśmy w klubie sportowym Paco przy ulicy Zana 72, a z nami po swoim treningu i swoich zawodnikach trener Władysław Maciejewski. Proszę powiedzieć, trenerze, jesteśmy na kilka dni przed walką Łukasza. Jak wyglądały jego ostatnie przygotowania? No ostatnie przygotowania to już tak zdecydowanie praca nad szybkością, nad elementami techniki. No i tu już więcej nic nie możemy poprawić, to co jest zrobione. To będziemy tylko taka kosmetyka, przygotowanie się takie szybkościowe i odpoczynek, no bo cóż więcej można zrobić. Wróćmy do walki z 2010 roku. Przypomnijmy, że po raz kolejny Łukasz będzie walczył z Antony Łukachem, 11 lat starszym od siebie zawodnikiem. Oglądaliście pewnie film. Proszę powiedzieć, jakie wyciągnęliście z niego wnioski? No, wnioski są jedne. Po prostu nie trzeba się dać trafić, trzeba zadawać ciosy, uciekać, znikać, uciekać z linii walki, zadawać, punktować, trafiać i po prostu znikać, po prostu nie przyjmować z nim wymiany ciosów. Antony Łukach po tamtej walce osądził, że był to dosyć niesprawiedliwy wynik i że został oszukany, bo powinien wygrać. No on tak ocenia, a my to analizowaliśmy i myśmy byli pewni, że powinien wygrać Łukasz. No. No. Dwie strony są inne zdania na ten temat. Proszę zdradzić nam chociaż rąbka tajemnicy. Jaką macie taktykę, jaką przewidujecie taktykę? Czy Łukasz już od początku zacznie, czy będzie to na troszkę innych zasadach walka, jak w poprzedniej walce z Antony Łukachem? No ja myślę, że przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, trzeba zadawać szybkie ciosy, nie wdawać się w bijatykę i nadarzyć się okazja trafić i wykorzystać moment. Także naprawdę tu wielki spryt bokserski musi wziąć górę nad siłą. Jest albo wygrana, albo przegrana, aby tak było przesądzone już nie w remisie, tak jak było w 2010 roku. Co jeśli Łukasz przegra? No nie wiem, no jak przegra, to wyciągnie wnioski. Dziękuję za rozmowę i oczywiście życzymy powodzenia. Dziękuję.